Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym wykładzie, który nosi tytuł Tyle Polski, ile kultury. Cieszę się, że właśnie dzisiaj ten wykład mogę wygłosić, ponieważ w ten sposób chciałbym go jakoś związać właśnie ze świętem niepodległości Polski, z rocznicą odzyskania tej niepodległości. I muszę powiedzieć, że w 1918 roku, kiedy pod tekstem traktatu wersalskiego składał podpis jako pierwszy premier rządu odrodzonej Rzeczypospolitej Ignacy Jan Paderewski, wielki polski artysta, nie można było sobie wymyśleć bardziej wymownego symbolu, który wskazywał na wagę kultury w naszej ostatniej historii, szczególnie w tym okresie stu kilkudziesięciu lat, w którym Polska nie funkcjonowała jako byt polityczny, wykreślona była z mapy Europy, a jednak zachowała swoje istnienie jako naród. I mało tego, dzięki kulturze właśnie to istnienie nie tylko zachowała, ale też jakoś duchowo spotężniała. Stąd właśnie wybrałem sobie ten dzisiejszy dzień, żeby wskazać Państwu wagę tego zjawiska, jakim jest kultura, również w dzisiejszym czasie. Niestety jest to czas, jakkolwiek od 14 lat sami odpowiadamy za los ojczyzny, jest to czas, jak będę starał się wykazać, wyjątkowo marny dla kultury. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że rozumiem to słowo w dwojakim sensie i dzisiaj będę operował dwoma sensami. Najpierw będę mówił o kulturze sensu largo, to znaczy bardzo szeroko rozumianej. Myślę, że w taki sam sposób, jak kiedyś po raz pierwszy sformułował jej sens Marcus Tullius Cicero, kiedy zauważył, że słowo colo colere uprawiać, stąd kultura uprawa, może być rozumiana dosłownie jako uprawa roli, ale też bardziej metaforycznie jako uprawa człowieka, ponieważ my ludzie jesteśmy takimi istotami, którzy przychodzimy na świat w stanie niegotowości i dopiero inni muszą dokonać pewnego wysiłku, żeby w nas stworzyć człowieka, żeby uczłowieczyć człowieka, żeby w człowieku zbudować człowieka. Ta praca właśnie, ta uprawa człowieka w człowieku nazywana jest przez Cycerona kulturą. I zatem, kiedy tak szeroko będziemy rozumieli ten termin, to wówczas w jego polu znaczeniowym musi się zmieścić edukacja, wykształcenie, a również wychowanie poprzez piękno. Czyli to, co rozumiemy przez wyraz kultura w sensu substricto, czyli w sensie zawężonym. Wychowanie poprzez piękno, wychowanie poprzez sztukę, wychowanie estetyczne. Ja muszę powiedzieć, że na przykład Ministerstwo jednocześnie Edukacji i Kultury w Holandii, to jest takie jedno ministerstwo, które tą właśnie uprawą człowieka w człowieku się zajmuje i ta fuzja tych dwóch dziedzin wskazuje właśnie na sensowne podejście do tego słowa kultura, która powinna być rozumiana w szerokim właśnie zakresie. Pierwszą część wykładu poświęcę wiedzy, nauce, kształceniu, a drugą część wykładu poświęcę kulturze węziej rozumianej jako wychowanie przez piękno. Proszę Państwa, jest to oczywiście banał, czy truizm, że w dzisiejszym świecie bardzo gwałtownej rewolucji informatycznej i technologicznej największym bogactwem narodów nie są złoża mineralne, energia, ale największym bogactwem, największym skarbem jest wiedza, jest wykształcenie. Pisze profesor Leszek Kuźnicki w raporcie Polityka Naukowa Państwa. Nauka,
a kondycja państwa. W XX wieku nauka stała się decydującą siłą określającą rozwój gospodarczy, potęgę militarną i znaczenie polityczne państw. Jak ważne jest to bogactwo, to proszę sobie wyobrazić, że 85% wydatków na oświatę w skali świata to są trzy państwa: Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone. Reszta świata 15%. Jak ważne jest to bogactwo, niech świadczy przykład Korei, która w momencie swojego zrywu, w momencie wybijania się na pomyślność gospodarczą, cywilizacyjną, w momencie, w którym Koreańczycy zgodni co do tego, że taki gest narodu musi nastąpić, odjęli sobie od ust wszystko i w okresie jednego pokolenia tak zmienili, dzięki kształceniu, dzięki inwestycji w kapitał ludzki, poziom swojej gospodarki, że dochód narodowy Korei, podkreślam, w ciągu jednego pokolenia zwiększył się 60-krotnie. Nie przysłyszeliście się państwo, nie 6-krotnie, ale 60-krotnie. Podobnie Biała Księga Unii Europejskiej, Livre Blanc sur l'éducation et la formation, pod tytułem Enseigner, apprendre vers la société cognitive, nauczać i kształcić w stronę społeczeństwa kognitywnego, stwierdza, że najważniejszą inwestycją jest inwestycja dans le savoir et la compétence, w wiedzę i kompetencje. Również ostatni raport edukacyjny wydany przez UNESCO pod redakcją Jacques'a Delors nosi tytuł znamienny L'éducation, un trésor est caché dedans. Edukacja, w niej jest ukryty skarb. A właściwie można byłoby powiedzieć, odsłaniając ten sens, ten tytuł raportu, zresztą wzięty z bajki La Fontaine'a, że w edukacji jest ukryty skarb, ale w istocie edukacja sama jest źródłem skarbów. Ona generuje powstawanie skarbów. Wcześniejszy raport Klubu Rzymskiego, przetłumaczony na język polski, noszący tytuł Jak zewrzeć lukę ludzką, niesie w sobie hasło Ucz się albo zgiń. To mógłby być tytuł tego raportu. Proszę państwa, w Białej Księdze Polska, Unia Europejska, nauka i technologia, opracowanej przez Urząd Rady Ministrów, mamy następujące konstatacje. Polska, przy czym jest to 1996 rok, kolejny rok dramatycznego spadku poziomu finansowania edukacji, przede wszystkim szkolnictwa wyższego, jak również badania i rozwoju. Polska może pełnić rolę peryferyjną, rolę marginalnego członka Unii. Polska nie będzie miała szans na zajęcie pełnowartościowej pozycji w Unii Europejskiej, jeśli nie zwiększy znacznie wysiłku edukacyjnego, jeśli nie przeznaczy zarówno w budżecie państwa, jak i w wydatkach osobistych obywateli znacznie większych sum na naukę i kształcenie. Jak mało wydajemy na kształcenie, niech pokażą koszty ponoszone przez państwo na jednego studenta. To jest stan z roku 1990, potem było jeszcze gorzej w Polsce. W USA 12 tysięcy dolarów rocznie, w Japonii i Holandii 7 tysięcy dolarów rocznie, Portugalia 4 tysiące dolarów, Polska 1,2 tysiąca dolarów, ale potem od 1990 roku radykalnie ta ilość pieniędzy kierowanych na wykształcenie jednego obywatela radykalnie ulega pomniejszeniu. A przecież przypomnijmy, że w roku 1989 przy okrągłym stole w ramach podstolika do spraw edukacji wysunięto no nie tak znowu oderwany od realiów postulat, bo wtedy, a przypominam, jest to kraj biedy, takiej dogorywającej biedy, dogorywającego PRL-u, wtedy było 2,4%, więc wysunięto przy okrągłym stole nieśmiały postulat zwiększenia tego poziomu finansowania do 3% z budżetu. Niestety już po roku 1990 nastąpił drastyczny spadek finansowania szkolnictwa wyższego o ponad 40%. Później
w latach 1991-94, a ja znam ten okres no, jakby z własnego doświadczenia, ponieważ w tamtym czasie jako rektor kierowałem naszą akademią, pisaliśmy również z poziomu Kolegium Rektorów Wrocławskich różne supliki, błagania, wołania do wszystkich władz polskich, niestety bez żadnego rezultatu. Więc te wydatki nominalnie rosły, ale po uwzględnieniu inflacji wartość realna wydatków na polskie szkolnictwo wyższe. W momencie, gdy Polska miała wybić się na pomyślność cywilizacyjną, gospodarczą, nadrobić zapóźnienia, które spowodowane były przez okres komunizmu, w tym momencie dokonaliśmy takiego wyboru. Zamiast powiedzieć sobie najpierw edukacja albo najpierw kultura, a potem gospodarka, powiedzieliśmy najpierw gospodarka, a jak kiedyś starczy pieniędzy, to dopiero kultura. Był to szaleńczy, samobójczy wybór. Proszę Państwa, zeszliśmy do poziomu finansowania szkolnictwa wyższego, który w Unii Europejskiej traktowany jest jako anomalia. Dla porównania, dzisiaj jak to wygląda, wydatki na kształcenie jednego studenta w obrębie krajów Europy Centralnej, które wchodzą za parę miesięcy do Unii Europejskiej, a wychodzą z biedy z takim samym jak my doświadczeniem. Węgry wydają na wykształcenie jednego obywatela rocznie 5 tysięcy dolarów, Czechy 7 tysięcy dolarów, Polska 1 tysiąc dolarów. 7 razy mniej niż Węgry, 5 razy mniej niż Czesi. Proszę zrozumieć jedną zasadę. Otóż jeszcze tak niedawno temu w pedagogice hołdowano takiej zasadzie określanej terminem wyrównywania szans, to znaczy troską objęci byli średni i powiedzmy no mniej sobie radzący z edukacją, z kształceniem. Trzeba było jakoś doprowadzić tych gorszych do lepszych. Natomiast poza horyzontem tej troski byli najlepsi. Ta strategia w Unii Europejskiej od mniej więcej 10 lat uległa radykalnej zmianie. W tej chwili w polu widzenia przedmiotem szczególnej troski są najlepsi, ponieważ dbając o optymalny rozwój najlepszych, najzdolniejszych, najbardziej kreatywnych, najbardziej utalentowanych i najbardziej motywowanych, w ten sposób tylko tworzymy arystokrację kompetencji, a więc merytokrację. Ponieważ owa arystokracja czy merytokracja, ona będzie lokomotywą, siłą, powiedzmy, napędzającą rozwój cywilizacyjny całego kraju. My wbrew temu stosujemy zupełnie inną taktykę. Nawet Biała Księga Polska, Unia Europejska, wydana przez Urząd Rady Ministrów, już cytowana przed chwilą przeze mnie, mówi o upokorzeniu elit, które nastąpiło w III Rzeczpospolitej. Cytat. Elity naukowe w Polsce są zbyt wąskie. Finansowanie nauki zbyt szczupłe, wobec potrzeby rozszerzenia elit, wpływ tych elit na społeczeństwo zbyt mały. Wraz ze zwiększeniem wysiłku edukacyjnego Polska musi znaleźć sposoby rozszerzenia elit naukowych, a zwłaszcza zwiększenia roli kulturotwórczej tych elit oraz rozumienia problemów nauki przez społeczeństwo. Proszę Państwa, zadam retoryczne pytanie, jakie miejsce w dyskursie publicznym, w naszych mediach ma ten fundamentalny dla naszego rozwoju problem. Nastąpiła nieznana dotąd, nawet w historii skromnych, powiedzmy sobie, zasobów tego sektora w okresie PRL-u, pauperyzacja nauczycieli i profesorów. Znowu wspomniana Biała Księga 1996 roku, a więc wskazująca na to, że nawet autorzy przygotowujący dokument rządowy mają pełną świadomość zapaści pauperyzacji środowiska polskiej nauki, polskiej, powiedzmy, edukacji. Nie należy się spodziewać
poprawy sytuacji w szkolnictwie wyższym bez radykalnej zmiany płac nauczycieli akademickich, a więc bez zasadniczego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego. Proszę zauważyć, że nauczyciel akademicki w Polsce, profesor uczelni wyższej, ledwo dobija średniej płacy krajowej, podczas gdy jego kolega w krajach Unii Europejskiej osiąga 4-5-krotność tej płacy. Ja muszę powiedzieć, że to w przypadku tych liczb bezwzględnych nie wygląda jeszcze tak tragicznie, natomiast jeśli odejmiemy od pensji profesora w Polsce i powiedzmy w Niemczech tę wartość, która służy zaspokojeniu jego potrzeb życiowych, musi mieszkać, musi ubierać się, zapłacić za mieszkanie, mieć telefon, to wtedy ta suma, która powinna być no, jego kapitałem inwestowanym w siebie, we własny rozwój, a więc książki, a więc warsztat pracy, ona jest żałośnie mała i ta różnica między profesorem polskim a profesorem europejskim jest nie czterokrotna, ale 20-30-krotna. To jest wielki dramat. A przecież o tej dekapitalizacji kadry, która łagodzona jest w jakimś stopniu, a czy też właściwie kamuflowana poprzez wieloetatowość. Nauczyciele akademicy często, chcąc związać koniec z końcem, pracują na dwóch, trzech, często czterech etatach, więc ten czas poświęcony na pracę nad własnym rozwojem jest kompromitująco mały i chyba rację miał pan rektor Ziejka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy, a cytuję za Tygodnikiem Powszechnym tekst jego wystąpienia, kiedy mówił, że źle opłacani w szkołach wyższych nauczyciele akademicy podejmują zatrudnienie w innych szkołach wyższych, publicznych i niepublicznych, marno trawiąc czas, który winni wykorzystać na prowadzenie badań naukowych, zamiast w bibliotekach czy laboratoriach spędzają czas w autobusach i pociągach, jeżdżąc od jednego do drugiego miejsca zatrudnienia. Proszę Państwa, wynikiem tej rabunkowej gospodarki naszą arystokracją ducha jest po pierwsze fakt nie tylko nieuchronnego obniżenia poziomu nauczania, świadczeń dydaktycznych, nauczyciel jest zmęczony, nauczyciel ma mniej czasu na przygotowanie zajęć, jest też coś gorszego, sprowadzenie kontaktu z audytorium studenckim do przekazywania wiedzy gotowej, rudymentarnej, wczorajszej, a tymczasem solą, istotą nauczania w uczelni wyższej jest dzielenie się wiedzą, która się rodzi, dzielenie się warsztatem. Nauczyciel wciąga do roboty naukowej, to jest jakieś optimum studenta czy grono studentów i w związku z tym kształcenie nie polega na zapamiętywaniu samych informacji, kształcenie polega na stawianiu pytań, na szukaniu rozwiązań, na uczestniczeniu też w doświadczeniach, błędach, pomyłkach samego profesora. To jest istota kształcenia w przestrzeni wyższej uczelni. No i wreszcie trzecia rzecz. Wyższa uczelnia, niezależnie od tego, z jakim kapitałem umiejętności i wiedzy wypuszcza swojego absolwenta w świat, musi mu dać jedną rzecz najbardziej cenną, najbardziej istotną, to znaczy musi go umotywować do tego, aby chciał kształcić się przez całe życie i ażeby umiał się kształcić przez całe życie. W istocie celem uczelni jest kształcić do kształcenia czy do samokształcenia. Proszę Państwa, jaki przykład temu studentowi daje przepracowany sit venia verbo, schałturzony profesor, który no, jest takim trochę niedzielnym pracownikiem nauki. W wolnych, a nie za wiele tych wolnych chwil ma, udaje, że uprawia naukę. To jest największy skandal wynikający właśnie z pauperyzacji szkolnictwa wyższego i to jest ta właściwie niemoralna sytuacja, wobec której postawieni zostali nauczyciele akademiccy przez politykę państwa. Czy tak było zawsze? Otóż, mili Państwo, nie zawsze tak było. Niejaki Andrzej Frycz-Modrzewski w De Republika Emendanta w starych dobrych czasach renesansu
przedmowie do księgi o szkole chce wykazać, jak ważne jest dla Rzeczypospolitej, aby broniła stanu nauczycielskiego wszelkimi sposobami i aby chroniła go. Jest dla nas jasne, że ta inwestycja w kapitał ludzki, ona, gdy chodzi o osobę nauczyciela akademickiego czy osobę profesora, jest inwestycją najbardziej, powiedziałbym, rentowną, ponieważ ta inwestycja, ten kapitał, który zainwestujemy właśnie w rozwój profesora, jest kapitałem szybko multiplikowalnym, to znaczy on się mnoży, ulega pomnożeniu i również transferowalnym, ponieważ jeden mądry profesor to jednocześnie od razu, natychmiast w ciągu jednego, dwóch lat grono jego uczniów, również mądrych, również kreatywnych, również wysoko motywowanych. Kilka lat temu Gazeta Wyborcza opublikowała wstrząsający tekst o stanie pauperyzacji nauczycieli szkolnictwa średniego i podstawowego. Ten artykuł nosił tytuł Siłaczka. On pokazał, jaki jest stan intelektualnego zabiedzenia, zdegenerowania tej kadry, tych nauczycieli, dla których często, niestety, jedyną lekturą jest podręcznik, z którego oni uczą. Przejdźmy teraz do nauki, bo tutaj mówimy o kształceniu, o toku dydaktycznym. Otóż w dziedzinie nauki, a nauka to jest właściwie ten kluczowy sektor, który definiuje, jak powiedział na wstępie cytowany przeze mnie profesor Kuźnicki, definiuje szanse rozwoju gospodarczego, całego rozwoju, ale też i gospodarczego państwa. Otóż, gdy chodzi o wydatki na naukę, to w Polsce w tym roku 990, no względnie pomyślnym, były 14 razy mniejsze niż w Wielkiej Brytanii, 23 razy mniejsze niż we Francji i 40 razy mniejsze niż w Niemczech. I przez kilkanaście lat my ulegamy złudzeniu, a pewnie media mają w tym jakąś zasługę, że my właśnie doganiamy w ten sposób Europę, wydając 40 razy mniej na badania naukowe, niż czynią to Niemcy. W Polsce wydajemy na naukę 8,4% średniego poziomu wydatków w krajach EWG, a więc mniej niż 10%. Jak powiedziałem, dramat pogłębił się po roku 1991, było jeszcze gorzej. Rok 1991, a więc już to był rok spadku, o 35%. Więc proszę zobaczyć, na tle krajów cywilizowanych, gdzie na naukę wydaje się z budżetu 2, 3, 5%, Polska wydawała w roku 1990 1,1% PKB, w 1995 już tylko 0,5% PKB, w 2001 0,45% PKB, w 2002 0,34% PKB. Cały czas mniej. Jest taka Akademia Europea, to jest takie gremium około 1000 uczonych, przede wszystkim z Europy Zachodniej, ale coraz też liczniejsi są przedstawiciele krajów Europy Środkowej. I ona wydaje raz po raz, ma takie sesje, projekty i wydaje takie raporty. No i właśnie jednym z ich raportów wydanych jednocześnie w Oksfordzie, New Yorku, Seulu i Tokio, to są oczywiście kraje, które wydają więcej na naukę niż Polska. Raport nosił tytuł Schooling in Modern European Society, kształcenie w nowoczesnych społeczeństwach europejskich. Oczywiście jest znowu konstatacja właściwie, że sukces kraju zależy od jakości i dostępności kapitału ludzkiego, kształcić, dokształcać, aktualizować wiedzę nieustannie. Proszę Państwa, to jak kraj inwestuje w badania i rozwój, to oczywiście też potem znajduje swój refleks w jego sukcesach, gdy chodzi na przykład o ilość pomysłów technicznych zgłaszanych do Urzędu Patentowego. Jak wyglądamy na tle świata? Otóż Japonia ma 330 tysięcy pomysłów rocznie do Urzędu Patentowego. USA ponad 100 tysięcy rocznie. Niemcy 44 tysiące rocznie. Polska w 1990, a więc wyjście z PRL-u 4 tysiące rocznie, ale już w 2000 2400.
Czyli jak to się przekłada na ilość mieszkańców? Jeden pomysł. W Japonii jeden wynalazek na 375 osób, w USA na 2519, Polska jeden wynalazek na 15 tysięcy Polaków. Muszę tutaj zakończyć tę sekwencję takim smutnym właściwie momentem, który objawiła nam Gazeta Wyborcza 9 października 2003 roku, czyli teraz niedawno. Pod trzy strony poświęciła temu wydarzeniu, Unia tnie biednym. Mianowicie okazało się, że Komisja Europejska szykuje w największej tajemnicy z założenia swoich strategii finansowych po roku 2007, które przewidują, że fundusze strukturalne, te, które mają zniwelować albo zmniejszyć różnice między krajami inkorporowanymi do Unii, a przede wszystkim kierowanymi na rozwój dróg, będą zmniejszone około 10 miliardów, a te pieniądze będą przeznaczone na badania i rozwój, ale prowadzone w krajach o najwyższym poziomie tych badań i o najwyższym poziomie osiągnięć naukowych. Także Polska, biedna, zacofana, będzie finansowała rozwój nauki i badań we Francji na przykład i Niemczech. No ale proszę Państwa, ja się temu nie dziwię, dlatego że to jest ta sama strategia, o której mówiłem przed chwilą. Teraz się inwestuje w najlepszych. Czas maruderów się skończył. Czas maruderów się skończył i dlatego będziemy finansowali rozwój wysokich technologii w krajach rozwiniętych. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jakimś niezrozumiałym zupełnie faktem jest to, że po jednym dniu, a przecież jest to właściwie no, niezwykłej wagi, powiedzmy, fakt, wyparował on zupełnie z naszych mediów. Po prostu nie ma tego problemu. Po 9 października przestano o tym mówić. Proszę Państwa, jak podchodzą do tego inne kraje, no nie takie jak bogate jak Ameryka, powiedzmy mała Jordania. Ja może przypomnę taką zasadę, którą pierwszy pięknie sformułował prezydent Stanów Zjednoczonych, Jefferson. Otóż ona brzmi tak. Nie ma większej niesprawiedliwości niż równe traktowanie nierównych ludzi. To jest ta zasada, na której opiera się ta konsekwencja w tej chwili troska o merytokrację, o tych najlepszych, najbardziej zdolnych, najbardziej utalentowanych. Otóż w Małej Jordanii założono taką 10 lat temu Jubilee School. Tam najlepsza kadra, również profesorowie z wyższych uczelni, również z zagranicy, kształci około 2000 uczniów, bardzo wyselekcjonowanych, wybranych. Oczywiście król Jordanii mówi, no my musimy dbać o naszą elitę, ponieważ to będą nasi przywódcy, to będą nasi sternicy nawy gospodarczej. To oni będą stanowić o tym, że Jordania za 10 lat będzie w pomyślniejszej sytuacji. Pokażę Państwu teraz zupełny paradoks, jak Finlandia do tego wyzwania się odniosła. Otóż w Finlandii w roku 1995 rząd wydał raport. Education, Training, Research in the Information Society, a National Strategy. Edukacja, kształcenie, badania w społeczeństwie informatycznym, strategia narodowa. Proszę Państwa, Finlandia, jak Państwo wiecie, nie jest krajem zacofanym. To kraj w wysokich technologiach wiodący w świecie. To kraj, który produkuje no, cały osprzęt telefonów Nokia. Ale w Finlandii rząd w tym właśnie dokumencie mówi, edukacja i badania są głównym czynnikiem rozwoju naszego kraju jako społeczeństwa informatycznego. Droga do pomyślności gospodarczej jest jedna. Wiedza ogólna naszych obywateli, coraz większe umiejętności w rozwiązywaniu problemów. A teraz tempo. Otóż październik 1994 rok, Ministerstwo Edukacji powołuje komitet ekspertów, któremu stawia zadanie przygotowanie strategii, ale daje termin nieprzekraczalny przedstawienia tej strategii do 31 stycznia, a więc październik, listopad, grudzień, styczeń. 4 miesiące, gotowa była strategia na początek roku. Do wdrożenia programu rząd powołał grupę roboczą powołaną przez Ministerstwo Finansów. Już w marcu 1995 roku określono zadania wielu ministerstw, które były połączone w taki network, w taką sieć ten, realizujących ten strategiczny, jak mówiono, program narodowy. Określono dokładne działania i cele, terminy
natychmiast w 95 na 6 roku, to roku akademickim, radykalnej zmianie uległy kurikula, czyli treści kształcenia na wyższych uczelniach. Mało tego, powołano w ramach tak zwanej l'éducation récurrente, czyli edukacji powrotnej, mnóstwo nauczycieli w różnych momentach roku na dokształcanie, ponieważ żeby oni już nadążali za tym nowym tonem kształcenia narodu. No i oczywiście od 1996 roku, tego roku, który przez Unię Europejską został ogłoszony jako rok edukacji ustawicznej, gdzie kształcą się dorośli, dokształcają się, przekształcają, zdobywają nowe kwalifikacje, nadążają za błyskawicznym, lawinowym rozwojem nauki, technologii na świecie. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, jaki był poziom tego kształcenia dorosłych w Finlandii, która, podkreślam, nie jest krajem ostatnim w Unii Europejskiej. 50% dorosłych obywateli Finlandii poddało się kształceniu dorosłych. To samo w Japonii, to samo w Szwecji. I teraz przykład negatywny, o głodzeniu nauki, jak to się określa, zresztą to jest termin, który również aplikowany jest w tejże już wspomnianej przeze mnie Białej Księdze, Polska, Unia Europejska. Otóż przykład Argentyny. Otóż Argentyna była w połowie XX wieku jednym z bardzo poważnych krajów, gdy chodzi o stan nauki, kształcenia, rozwoju, badań. W pierwszych dekadach drugiej połowy XX wieku nastąpiło w Argentynie głodzenie nauki. Część najbardziej kompetentnej kadry oczywiście wyemigrowała. I jaki jest rezultat tego głodzenia nauki i kształcenia? No to Państwo 2 lata temu słyszeliście. Kompletna zapaść, kompromitacja, upadek państwa. Jeszcze raz podsumowując do Białej Księgi Polska, Unia Europejska. Jeśli Polska nie chce być krajem marginalnym Unii, to powinna się porównywać co najmniej do Hiszpanii i Finlandii. Proszę Państwa, to jest czysty postulat papierowy. Powinna się, 7 lat temu ten postulat sformułowano, a od tego czasu jeszcze bardziej przykręcono śrubę pracom badawczym i oczywiście finansowaniu szkolnictwa wyższego. Ja chcę powiedzieć, że inwestycja w kapitał ludzki, rozumiana jako inwestycja w młodzież, która się kształci, jest inwestycją na pewno nie tanią, ale jest to inwestycja najbardziej rentowna. Oczywiście w długich okresach ona wymaga finansowania przez działania w długim horyzoncie czasowym, ale też w długim horyzoncie czasowym przynosi niewątpliwe profity. No tak to, jak to się stało, w sposób najbardziej spektakularny świadczy o tym przykład Korei. Proszę Państwa, ja myślę, że ten stan świadomości, kompletnej właściwie ignorancji, lekceważenia jakiejś buty polityków, on chyba musi przywoływać skojarzenie z takim stanem upadku Polski w XVIII wieku, ale kiedy Państwo wgłębilibyście się w teksty z tamtego czasu i właściwie przyjrzelibyście się, jak w ostatnich dekadach XVIII wieku Polska zrywa się do kształcenia, jaki następuje dynamiczny rozwój polskiej kultury, obudzenie się narodu, to przecież okazuje się, że takie porównanie jest zupełnie nieuprawnione. Zupełnie nieuprawnione. Ja chcę powiedzieć, że kiedy nastąpiła taka długo oczekiwana przez środowisko polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, debata posłów na temat, ten fundamentalny właściwie w naszym kraju, to przecież to była skandaliczna kompromitacja, sala sejmowa była pusta, przyszło 30 posłów, przedstawicieli polskiego parlamentu ze wszystkich klubów politycznych. Jak to było w XVIII wieku? Otóż w Komisji Edukacji Narodowej, co było ważne, że komisja była takim pierwszym, powiedzmy, forum zgody narodowej, jak to by dzisiaj ktoś nazwał, takiego działania ponad podziałami. Stronnictwa też były skłócone, skonfliktowane, ale jedna wielka sprawa, wielka misja, uratowanie ojczyzny poprzez podniesienie kultury umysłowej Polaków i kultury ogólnej przyświecała wszystkim z lewa, z prawa i ze środka. I właściwie ta elita, którą wykształciły szkoły zreformowane w okresie działania Komisji Edukacji Narodowej, to jest ta elita, która dała trwanie właśnie na planie kultury naszej ojczyźnie, która dała
tych Polaków, którzy walczyli w powstaniu kościuszkowskim, ich synowie, świetnie wykształceni przez ojców, prowadzili Polskę w powstaniu listopadowym, a potem wnuki w powstaniu styczniowym. Komisja Edukacji Narodowej i to całe trzęsienie ziemi kultury polskiej, które ona generowała, dało Polsce zastrzyk na 3 co najmniej pokolenia. Oświecenie i romantyzm to było pokłosie działania Komisji Edukacji Narodowej. Ale przejdźmy jeszcze troszeczkę wcześniej. Wspomniany Andrzej Frycz-Modrzewski, co pisze w De Republica Emendanda, połowa XVI wieku. Nie tyle świetność rodu będzie miała znaczenie, co wytworne obyczaje, nie tyle bogactwa, co nauka. Nie tyle powaga stanu, co waga wypowiadanego zdania. A kanclerz Zamoyski kilkadziesiąt lat później w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej powiada: ze wzrostem nauk rosła także pomyślność państw, a z ich upadkiem i one swej godności utrzymać nie mogły. W czasie swojego przemówienia inauguracyjnego wielki kanclerz w 1595 roku, fundując Akademię Zamojską, otwierając jej życie w historii polskiej kultury, mówi: skorom się przekonał, że nic w życiu bardziej pożytecznym i więcej upragnionym nie jest jak nauka i cnota, że ni cnoty, ni sławy bez umiejętności nauki dostąpić nie można, cały poświęciłem się nauce. Bez nauki bowiem, acz mogą być niektórzy cnotliwi i rozumni, lecz gdy lud w ciemności, walą się królestwa, upadają mocarstwa, same dostojeństwa ciężarem się stają. Bez nauki szkodliwe rady w senacie, mylne wszystkie kroki w rządzeniu, w ciemności pogrążone społeczeństwo oddala się od godności ludzkiej i do trzody bydlęcej się zbliża. Tak mówi kanclerz Zamoyski w 1595 roku. A jeszcze wcześniej, XIV wiek, humanista Mateusz z Krakowa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, średniowiecze, powiada tak: potworna to rzecz, gdy splatają się razem stanowisko wysokie z umysłem miernym. Godność najwyższa z życiem najpodlejszym, autorytet władzy z całkowitą beztroską postępowania. XIV wiek, słowa jakby na dzisiaj, jakby dla nas. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec, bo właśnie teraz chciałem się zająć, jeśli Państwo pozwolą i użyczą mi trochę cierpliwości, bo to rzeczywiście, jak widzicie Państwo, problem jest wielki, zająć się kulturą w tym węższym sensie, to znaczy jako wychowaniem przez piękno, ale także wychowaniem człowieka przez tradycję. Właściwie kultura w tym węższym sensie to by zawierała takie dwie kategorie, powiedzmy nazywane w okresie antycznym greckim piękno i dobro, to znaczy kształcenie etyczne, mądrość i cnota, jak mówił Zamoyski. Otóż ja myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, no bo tak, widzą Państwo, że wali się misja państwa jako tej struktury, która jakoś scala życie społeczeństwa w danym państwie. Państwo coraz mniej może, za coraz mniej odpowiada, coraz więcej prerogatyw samo się niejako zrzeka pod naciskiem przede wszystkim czynników gospodarczych, różnych procesów globalizacyjnych i przede wszystkim coraz większej presji międzynarodowych i ponadnarodowych korporacji gospodarczych. A więc co zostaje wtedy narodowi? Co jest tym spoiwem, co jest tym fundamentem jedności, bliskości, więzi? Tym, że my, tych 38-39 milionów Polaków, możemy mówić
wspólnym zaimkiem my, co nas łączy. I również co sprawia, że używamy tego zaimka my także w odniesieniu do tych, którzy byli, do naszych ojców, dziadów, że używamy go również w odniesieniu do tych, którzy przyjdą po nas. Mówił profesor Stefan Czarnowski, wielki polski filozof i antropolog, że kultura jest to rozmowa, sui generis rozmowa tych, którzy są z tymi, którzy byli. Otóż co sprawia, że my jesteśmy zdolni do prowadzenia takiej rozmowy właśnie z Polakami, chociażby z czasów 1918 roku, czy z okresu romantyzmu, czy z okresu Frycza Modrzewskiego, czy z okresu Mateusza z Krakowa. Czy zrozumiemy to, co oni do nas mówią? To jest właśnie kultura. Najlepiej określa rolę kultury pan Kazimierz Brandys, nasz pisarz. Społeczeństwo bez kultury jest zbiegowiskiem. Czy kultura jest czynnikiem spajającym, budującym więzi właśnie te duchowe? Nie inaczej myśleli autorzy takiego raportu Polska w XXI wieku, wydanego przez Komitet Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, którzy tak pisali. W warunkach postępującej uniwersalizacji cywilizacji światowej jedynie kultura w sensie tradycji, obyczajów i odziedziczonego systemu wartości może zapewnić zachowanie tożsamości narodowej. Stąd wejście do EWG, oni to pisali w 1991 roku, więc stąd ten termin, zwiększa rolę kultury i uzasadnia jeszcze szerzej niż poprzednio wyjątkowe traktowanie kultury oraz aktywne wspieranie przez państwo i finansowanie jej rozwoju. Znowu postulat sprzed 12 lat wyłącznie na papierze, przy pełnej świadomości znaczenia, wagi, misji kultury w stosunku do narodu. I dalej ci autorzy piszą tak, że najpilniejszą sprawą jest generalna reforma systemu edukacji narodowej. Czyli jakby zamiar powtórzenia wysiłku sprzed dwóch stuleci Komisji Edukacji Narodowej. Towarzyszyć temu powinna intensyfikacja działań w zakresie szeroko rozumianej sfery kultury, tak jak ja ją na wstępie pierwszej części wykładu pojmuję, oraz promocji polskiej kultury w Europie. Pod tymi warunkami twórczość kulturalna i edukacja ma szansę w większym niż dotychczas stopniu określić naszą pozycję w Europie. Proszę Państwa, o tym, że Polska jakoś może funkcjonować w świadomości obywateli świata, przede wszystkim decydowały nasze osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. To takie nazwiska jak chociażby wziąć XX wiek, Gombrowicz, Kantor, Lutosławski, Górecki, Penderecki, Zanussi, Wajda, czy Artur Rubinstein, czy Christian Zimmermann mówią ludziom na świecie, co to jest Polska, gdzie ona jest, co ona wnosi do koncertu kultury światowej i europejskiej. Więc wydawałoby się, że skoro to jest ta nasza karta atutowa, no to należy w to huchać i dmuchać, chronić, inwestować w to i nie pozwolić temu zmarnieć. Jest inaczej. O ile UNESCO zdefiniowało pewne minimum przyzwoitości wydatków państwa na kulturę, ono je określiło na poziomie gdzieś 3%, to proszę zauważyć, że Holandia, wspomniana na wstępie wykładu, której, jak Państwo pamiętacie, jest połączone Ministerstwo Edukacji i Kultury, wydaje na to ministerstwo blisko 20%. No ale UNESCO mówi 3%. No bo jeżeli jest mniej, to kultura w danym państwie ginie. Kultura w wymiarze instytucjonalnym. No a Litwa? Litwa wydaje 2%. A więc nie tak daleko oddala się od tego UNESCO-wskiego parametru. Natomiast Polska, no Polska tutaj to jest obraz nędzy i rozpaczy jeszcze większy, gdy chodzi o edukację, kiedy w 1997 roku, a to już był kolejny rok cięć, gdy chodzi o budżet kultury, to AWS szedł z programem takim właściwie szumnym 1% na kulturę.
stanęło na tym, że po roku rządów koalicji AWS-UW przekroczyliśmy, idąc w dół, 0,5% na kulturę. Ale już w roku 2002 spadek nastąpił o dalsze 30%. Więc kiedy AWS oddawał władzę, finansowaliśmy kulturę na poziomie 0,33%. Kiedy przejął władzę SLD, spadek nastąpił o 50% w stosunku do tego i zaczęliśmy się zbliżać do 0,2%. Proszę Państwa, obliczmy, jaka była korzyść Państwa z tego wydarcia z gardła kulturze. Otóż korzyść wynosiła minus 0,33%, minus 0,22% to jest 0,1%, a więc 0,001 budżetu w skali państwa. To była ta korzyść, która uzasadniała dalsze dobijanie kultury. Natomiast schodząc z 0,33 na 0,22, łatwo można obliczyć, że jest to 50% z 0,22, a więc o połowę zmniejszono wydatki na instytucje kultury. No, proszę Państwa, gdyby taki zabieg uczyniono raz, on byłby może jakoś do wytrzymania, ale on zostawał powtórzony permanentnie od 1990 roku. Przy czym spadek o 30% nastąpił w 1999 roku, a w 2001 znowu o kolejne 50%. Więc jakby no nie było co zbierać. Te instytucje finansowane przez państwo czy przez organy władz regionalnych, one zeszły na poziom wegetacji, to znaczy jakoś tam utrzymywały swoją strukturę etatową, ale już biblioteka nie mogła kupować książek. Już na przykład Biblioteka Wojewódzka nasza, która ma świetną, jedyną w naszym województwie, wzorcową do niedawna fonotekę, a więc wypożyczalnię płyt, już od szeregu lat nie kupuje płyt. No czym jest biblioteka, która nie kupuje książek? Przestaje być źródłem, która nie kupuje czasopism. Muzea przestają kupować w ogóle dzieła sztuki, przestają mieć pieniądze na konserwację dzieł sztuki, na remonty przestrzeni ekspozycyjnych i tak dalej. Filharmonia nie ma pieniędzy na instrumenty. Proszę Państwa, jak to się przekładało, ten spektakularny skok w dół w kulturze? 2001 w stosunku do 1989 to jest 12 rok głodzenia. To proszę zobaczyć, porównam teraz dane z budżetu 2001-2002. Proszę zobaczyć. Produkcja i opracowanie filmów 2001 13,7 miliona, 2002 3,1 miliona. Czterokrotny spadek. Teatry dramatyczne i lalkowe 2001 71 milionów, 2002 28 milionów. Do 40% poziomu ubiegłorocznego. Teatry muzyczne, opery i operetki 2001 101 milionów, 2002 40 milionów. Do 40% poziomu ubiegłorocznego. Filharmonie, orkiestry i chóry 2001 52,5%, 35%, więc 31% mniej. W ubiegłym roku na festiwalu, który odbył się we Wrocławiu, Muzyka Polonika Nowa, organizowany przez Filharmonię, na przykład orkiestra, uważam, że bardzo obiecująca, kameralna, prowadzona przez Roberta Kurdybachę, która przygotowała świetny program, oczywiście została dopuszczona do festiwalu, ale pod warunkiem, że zagra za darmo i również za darmo pozwoli się nagrać Polskiemu Radiu. Proszę Państwa, jest taki chór Absolwent, który dwa razy zdobył bardzo wysokie laury na festiwalu Legnica Kanta, który jest najważniejszym polskim konkursem chóralnym. Otóż ten chór Absolwent składa się z byłych studentów filii Uniwersytetu Katowickiego w Cieszynie, wychowania muzycznego. Oni śpiewali kiedyś w ramach studiów w takim chórze Harmonia. Prowadziła go pani Halina Goniewicz-Urbaś. I oni teraz w pierwszych latach po studiach, rozrzuceni tam po tym Śląsku Cieszyńskim, tak aż do Bielska, Katowic, Gliwic, już wmontowani w jakieś obowiązki, proza życia, tu dziecko, rodzina się poszerza, ale oni wszyscy po prostu zwariowali na punkcie śpiewania i w soboty zjeżdżają się i razem z tą Haliną Goniewicz-Urbaś byłą swoją instruktorką, ćwiczą. Zresztą jak, na jakim poziomie śpiewają, no to świadczą te nagrody na Legnicy Kantat. Ona nie bierze za to ani grosza, no bo niby kto ma jej zapłacić, prawda? Inny przykład. Olga Rusina, znakomity nasz pedagog wrocławski, ale też naprawdę niedoceniony pianista, nagrała już 3 płyty,
bardzo wysoko ocenione przez komentatorów drugiego programu Polskiego Radia. Szczególnie płyta z listem była wydarzeniem w polskim wykonawstwie. Zapytacie mnie Państwo, za ile, Olga? Przepraszam, że w takie prywatne tutaj kwestie wchodzę, ale myślę, że temat i jakby intencja tego wykładu mnie do tego upoważnia. Za ile Olga Rusina nagrała te płyty? Jest to katorżnicza praca paru lat. Otóż Olga Rusina zagrała pierwszą płytę za darmo, drugą płytę za darmo, natomiast trzecią płytę również za darmo. Piotr Słopecki, pianista bardzo utalentowany, przed 30, absolwent Akademii Gdańskiej w klasie profesora Śliwińskiego, który po egzaminie dyplomowym, proszę posłuchać, nagrał z wielkim sukcesem wariacje goldbergowskie Bacha na płytę. Z jakim sukcesem? No z takim, że w zeszłym roku Dux musiał po raz drugi wydać płytę Słopeckiego. A było wariacji goldbergowskich nagranych na płytach około 20, znaczy 20 płyt z klawesynistami i pianistami, w tym Glenn Gould, Roslyn Turek i tak dalej. Jest to polski Glenn Gould. Komentowałem jego koncert, na którym pianista grał w Gdańsku, Kunst der Fuge. Napisałem list do firmy Dux, że jest to skandal, żeby Kunst der Fuge był tylko raz to dzieło wykonane, żeby oni tę płytę nagrali. Jesienią teraz, w czasie festiwalu w Wesela Kantans, podszedł do mnie Piotr i powiedział: panie Marku, czy pan nie wie, gdzie ja mógłbym zdobyć może 20 tysięcy na sponsora, bo ja bym chciał znaleźć pieniądze dla Duxu, żeby nagrać za darmo płytę. W takich realiach pracuje polska kultura. Ludzie najwyższego talentu, najwyższej pracy, najdłuższych studiów, kilkunastoletnich, są karani za to, co ośmielają się wnosić do życia społecznego jako artyści. Państwo powiecie, no dobrze, ale jak to jest? Ja o tym mówię, a jakoś my o tym nie słyszymy. Tu strajkują kolejarze, tam górnicy, tu pielęgniarki, no a nie słyszymy o strajkach pianistów, aktorów teatralnych i tak dalej. Otóż ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. Jest zasadnicza różnica między pielęgniarką, przy całym szacunku dla tego zawodu, a na przykład artystą, bo pielęgniarka przede wszystkim dominuje w jej orientacji taki wymiar instrumentalny, to znaczy ona pracuje przede wszystkim po to, świadcząc jak najlepiej tę swoją posługę samarytańską w szpitalu, żeby mieć pieniądze na chleb. Natomiast artysta pracuje przede wszystkim po to, żeby być artystą. To jest wymiar autotoliczny. I w związku z tym on nawet wtedy, kiedy będzie mu się płaciło 800 zł pensji, 1/3 średniej krajowej, dalej będzie artystą. Dalej będzie aktorem Teatru Jeleniogórskiego. Ponieważ ta praca jest mu potrzebna jak chleb, jak powietrze do oddychania. Ta praca stanowi o sensie jego życia. Ta praca stanowi najbardziej wymowne i spektakularne świadectwo jego wyboru radykalnego być ponad mieć. I dzięki temu jeszcze to wszystko jeszcze jakoś się toczy i nie rozsypało się. W 1991 roku Uniwersytet Wrocławski przyznał doktorat honoris causa wielkiemu polskiemu mistrzowi sztuki teatralnej Jerzemu Grotowskiemu. Byłem na tej ceremonii, miałem ten zaszczyt i słyszałem, z jaką pasją, właściwie proroka, jak wspaniale mówił wtedy Jerzy Grotowski z pozycji jego wielkich doświadczeń na Zachodzie, w Ameryce, a więc doświadczeń w zderzeniu z komercjalizacją sztuki, jak on mówił, właściwie to był testament, który mówił nie tylko do nas zebranych w Auli Leopoldyńskiej, ale do całego polskiego narodu. On powiedział: nie dajcie się zwieść wzorom amerykańskim, nie idźcie w kierunku komercjalizacji sztuki. Nie uwierzcie nigdy w to, że teatr impresaryjny, teatr artystów skrzykiwanych w trybie castingu, to jest dobry teatr. Teatr wymaga długofalowego wysiłku, wspólnego wysiłku, 10-12 lat. Dopiero wtedy można stworzyć wartości wielkie, trwałe. Mówił prorok do nas, wielki artysta światowego formatu, przyjechał na chwilę do swojej ojczyzny, ażeby udzielić jej rady w tym momencie, kiedy ona jest w punkcie zwrotnym swoich dziejów i w tym momencie, w którym jej kultura także jest w punkcie zwrotnym swoich dziejów.
Niestety było to wołanie proroka na puszczy. Rzeczpospolita, 29 marzec, rok 2000, co czytamy? Pisze Wojciech Misiąg. Skutki tego, co działo się w kulturze przez ostatnich 10 lat, jeśli nie będziemy im przeciwdziałać, będą straszne. Kultura zostanie wycięta w pień. Ja powiedziałem Państwu, że w roku 1989, kiedy powstał pierwszy gabinet w III Rzeczpospolitej, władze polskie stanęły przed wyborem: kultura, inwestycja w kulturę, najpierw czy w gospodarkę. Wybrano fatalnie. Najpierw gospodarka, potem kiedyś kultura. Ja chcę teraz w ostatniej sekwencji tego mojego wystąpienia przekonać Państwa, że oczywiście wybór jest, i to pokazują przykłady ze świata, jedyny racjonalny, odwrotny. Najpierw kultura, a potem gospodarka. Trzeba było wtedy tak inwestować w kulturę, jak inwestowała Korea, jak inwestuje Finlandia, jak inwestowała Irlandia. Dlaczego to tak właśnie ma być? Najpierw kultura, a potem gospodarka. Bo po pierwsze, to właśnie wiedza, badania i rozwój, rozwój wysokich technologii stanowi o tym, że gospodarka kraju wreszcie posiąga poziom kompetytywności, czyli zdolności konkurowania na rynkach zagranicznych. To właśnie poziom wykształcenia społeczeństwa decyduje o sukcesie gospodarczym. Po drugie, jeśli mówimy najpierw kultura, a potem gospodarka, to również mówimy o tym, że kultura, właśnie wychowanie społeczeństwa według wartości tworzy, co tak dobitnie wyeksplikował w swojej przedostatniej książce Francis Fukuyama, tworzy kultura tak zwany kapitał społeczny. Fukuyama mówi tak, mamy cztery kapitały. Fizyczny, na przykład bogactwa naturalne, ekonomiczny, to jasne, kapitał ludzki, czyli umiejętności i wiedza, ale mamy też po czwarte kapitał społeczny, zdolność ludzi do współpracy opartej na podstawowych wartościach. Ten kapitał opiera się na normach moralnych podzielanych przez członków grupy i organizacji. I pisze dalej. Społeczeństwo rynkowe wymaga pewnej kultury moralnej, siatki moralnych norm, jakich nie zbudują polityczne czy ekonomiczne instytucje. Mechanizmy rynkowe nie zapełnią pełnego sukcesu żadnego społeczeństwa. Potrzebujemy wartości. I o tym jest ta książka właśnie, Wielki Wstrząs. On mówi o kryzysie wartości w społeczeństwach postindustrialnych. Od 40 lat, nawet tak zaawansowanych jak Ameryka, Anglia czy Niemcy. I ten kryzys wartości, ten wielki wstrząs przede wszystkim objawia się we wzroście przestępczości, w kryzysie rodziny, w braku społecznego zaufania. A to właśnie społeczne zaufanie jest podstawą do tego, żeby budować nie tylko gospodarkę wolnorynkową, ale i liberalne społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie. Powołam się również na jeszcze jednego wspaniałego uczonego, Jeremy Rifkin, którego pracę udostępniła polskim słuchaczom oficyna wrocławska, wydawnictwo dolnośląskie. 2 czy 3 lata temu ukazała się książka Koniec pracy o problemie gigantycznego bezrobocia, które zagraża globalnej gospodarce, a ostatnio Wiek dostępu, o radykalnych zmianach mechanizmów gospodarki kapitalistycznej. Jeremy Rifkin również wypowiedział się na temat specyfiki właśnie polskiej gospodarki. Co jest naszą szansą? Gdzie powinniśmy zwracać się? Jakich wyborów powinniśmy dokonywać? On powiedział, że w takim wywiadzie, a jest to opublikowane w książce Jacka Żakowskiego Trwoga i nadzieja, wydanej w tym roku, to są wywiady, rozmowy z wybitnymi postaciami nauki, świata, z politykami, ze specjalistami od prognoz. On powiedział, że Polska szukała swojej szansy w taniej pracy, ale to już jest passé, ponieważ dzisiaj się nie opłaca
korzystać z taniej pracy i lokalizować, powiedzmy, firmę daleko gdzieś od Stanów Zjednoczonych, potem płacić za transport, tylko wobec tego, że od kilku lat radykalnie spada poziom płac również w USA, to ta tania praca jest na miejscu. A zatem co jest w tym momencie szansą Polski? Ciekawa rzecz, bo, ponieważ Rifkin, on rozróżnia takie cztery sektory. Sektor pierwszy to jest gospodarka i budżetówka. Sektor trzeci to jest szeroko rozumiana kultura, a sektor czwarty to jest szara strefa, przestępczość, mafia i tak dalej. On powiedział, że są nawet w poważnych krajach ten sektor czwarty no, zasysa poważne procenty populacji, często młodzież, i to również grozi nam. Powiada tak w rozmowie z Żakowskim. U was też tak jest, albo niedługo się stanie, jeżeli będziecie utrzymywali dwucyfrowe bezrobocie. Ale ci młodzi ludzie, których nie potrafi wchłonąć ani gospodarka, ani budżetówka, nie muszą iść do mafii. Mogą mieć jeszcze jedno legalne źródło utrzymania. To trzeci sektor, czyli sfera szeroko rozumianej kultury. Kościoły, organizacje sportowe, instytucje samopomocowe, kulturalne, samorządowe, sąsiedzkie, edukacyjne, samokształceniowe. Mogą one mieć wielkie znaczenie w walce z bezrobociem. One wszystkie tworzą cenne wartości społeczne, czyli ten kapitał społeczny, o którym mówi Fukuyama. Podnoszą jakość życia, ale niczego nie sprzedają, a więc nie konkurują z sektorem komercyjnym. Poza tym, i to jest najważniejsze, wykonują pracę, której nie mogą wykonywać maszyny. Inteligentna maszyna może kopać doły, wytwarzać produkty, może nimi handlować, może nawet uczyć ludzi matematyki. Ale maszyna nie odprawi mszy, nie zaopiekuje się dziećmi, nie poprowadzi zawodów sportowych. Trzeci sektor, powiada Jeremy Rifkin, w tym momencie wielki, nieoceniony doradca Polski, trzeci sektor tworzy kapitał społeczny, który być może, słuchajcie państwo uważnie, będzie najważniejszym kapitałem XXI wieku. To tam będzie najważniejszy rynek pracy XXI wieku, w trzecim sektorze, czyli w kulturze. A więc co on mówi? On mówi rzecz szalenie ważną, że właściwie dwa w jednym, tak jak to się mówi o szamponie Head and Shoulders. Więc bo mamy z jednej strony korzyść taką, że trzeci sektor, czyli kultura, tworzy rynek pracy, a więc wysysa ze sfery bezrobocia ludzi do godziwych zajęć, a jednocześnie podnosi duchowo, moralnie społeczeństwo, umożliwia zaistnienie gospodarki kapitalistycznej zdrowej. Mówi Rifkin tak, bez społeczeństwa i kultury ani gospodarka, ani demokracja nie będą działały. I dwa przykłady, że on w końcu nie mówi rzeczy nowych, że ma rację. To jest, proszę państwa, my wszyscy nie potrafimy przejść nad tym do porządku, dziwiąc się zupełnie oniemiali nad sukcesem Chin. Otóż Chiny, tego nie zniszczyła króciutka cezura właściwie moralności konfucjańskiej. Konfucjusz buduje swój system z VI na V wiek. Od roku mniej więcej 200 ery nowożytnej, prawie przez 2000 lat ten system stanowi tkankę moralną państwa chińskiego. Jest to najlepiej zarządzane właściwie państwo na świecie, najsprawniej. Ten system, który ma szalenie proste zasady, moralność w życiu prywatnym i polityce, uczciwość i prawość i obowiązkowość. Ten system sprawił, a nie szczególna konfiguracja Chin dzisiaj w układzie politycznym, że to Chiny mają dzisiaj oszałamiająco wysoki poziom tempa wzrostu gospodarki, 9% PKB do takiego poziomu dochodzą. Konfucjanizm. Najpierw kapitał społeczny, a potem sukces gospodarczy. Najpierw kultura, a potem gospodarka. A czyż ja muszę przypominać z terenu europejskiego, świetnie to zanalizował Max Weber, klasycznym tekstem jest Etyka protestancka i duch kapitalizmu, gdzie pokazał, że właśnie wykształcenie w XVI-wiecznej Europie takich cnót, właśnie cnót par excellence protestanckich, jak solidność, oszczędność, pracowitość, praca dla jutra, nieostentacyjne obnoszenie się z bogactwem,
umożliwiła pierwotną akumulację kapitału i umożliwiła zaistnienie kapitalizmu w Europie właśnie. Państwa protestanckie to była awangarda gospodarki kapitalistycznej. Najpierw kultura, a potem gospodarka. No i teraz proszę zobaczyć, dam tutaj kilka przykładów, zupełnie, jak to studenci mówią, zwalający z nóg z terenu Anglii. Kończy się era industrialna, jest era postindustrialna. Dzisiaj największym bogactwem nie są bogactwa naturalne, nie są zasoby energetyczne, ale są zasoby kultury, zasoby wiedzy. I jak w Anglii właśnie jest przesunięcie akcentu z industrii na kulturę. Miasto Birmingham, takie miasto, no taka angielska Łódź, miasto przemysłu tekstylnego, które no w pewnym momencie przeżywało jakąś straszną bestię, ten przemysł, koniunktura dla niego padła, ponieważ inne rejony świata to, co Birmingham tworzyło, wytwarzały taniej, atrakcyjniej. No i w związku z tym właściwie taka zapaść. W pewnym momencie Birmingham to była taka czarna dziura w gospodarce angielskiej. Co zrobiono? Przeprofilowano miasto. Postawiono na edukację i na kulturę. Birmingham stał się wielkim ośrodkiem właśnie akademickim, naukowo-badawczym i ośrodkiem kulturalnym. Zbudowano niezwykłe, zupełnie oszałamiające centra kultury, gdzie na czele ich można wymienić City Birmingham Concert Hall. To jest, proszę Państwa, sala, jakiej nie zna świat. Taka sala koncertowa w takim pudle architektonicznym i ta sala może zmieniać swoje parametry. Może być salą na 3000, na 2000, na 500 miejsc, na 1200, na 800. Proszę bardzo, moduły tej sali wyjeżdżają w dół na dźwigarach i sala zmienia swoje parametry przestrzenne. Zmienia fakturę murów. To wszystko regulowane jest komputerowo w zależności od tego, czy potrzebujemy akustykę dla muzyki chóralnej, symfonicznej, oratoryjnej, dla recitalu pieśni, czy dla recitalu, powiedzmy, występu kwartetu smyczkowego. Taką salę stworzył Birmingham, salę XXI wieku. Zainstalowano tam najbardziej utalentowanego, młody człowiek wtedy, nie mający 30 lat, Simon Rattle. I to Birmingham stało się w kilka lat stolicą muzyczną Anglii. Dzisiaj Simon Rattle został zaanektowany przez Berlin, jest następcą Karajana, Berliner Philharmoniker. Taki jest wzór, który dla nas dobiega z Birmingham. Teraz inna kwestia. W Liverpoolu w roku 1988 otwarto Tate Liverpool, czyli no, galerię nowoczesnej sztuki. Gdzie ją otwarto? W starym, zaadoptowanym do tego celu magazynie Albert Dock, czy w dokach portowych, które w 1846 roku książę Albert otworzył. Kompleks rozciągał się na powierzchni 7 akrów, a więc jest to 28 tysięcy metrów kwadratowych na gigantyczne przestrzenie ekspozycyjne. W 1952 roku te magazyny, gdzie składowano herbatę, jedwab, tytoń, alkohole, sprowadzane z Dalekiego Wschodu popadły w ruinę, mimo tego, że obiekt był na pierwszej liście zespołów właśnie zabytkowych Anglii, popadł w ruinę. No i w 1972 roku został zamknięty. Architekt James Stirling przekształcił ten zespół, było to zamówienie miasta Liverpool na Tate Liverpool, nowoczesną galerię, która od tamtego czasu, proszę słuchać uważnie, miała 6 milionów zwiedzających. Tate Liverpool i zyskała międzynarodową reputację dzięki atrakcyjności jej programów. Z jednym z programów chcę Państwa zapoznać dosłownie jedno zdanie, pomijając konferencje, rozmowy z artystami, którzy tam przyjeżdżają ze swoją wystawą, spotkania, warsztaty. Jest tam taki słynny projekt w tej Tate Liverpool University Network. Otóż unikalna forma współpracy między galerią, podkreślam, w starych magazynach, oczywiście zaadoptowanych wspaniale portowych, a uniwersytetami Centralnego Hrabstwa Lancashire, Liverpool, Manchester, Staffordshire. Cel powołania do życia sieci, stworzyć możliwość twórczego dialogu studentom podyplomowanych interdyscyplinarnych studiów tego regionu z zainteresowanym historią i teorią sztuk wizualnych. I oni tam wymyślają nowe rzeczy w zakresie kultury wizualnej XXI wieku.
w oparciu również o przestrzeń tej galerii. Tam się spotykają, tam współpracują razem, tam współpracują z artystami zaproszonymi przez galerię. Drugi przykład tego typu właśnie, zaadoptowania budynku kiedyś przemysłowego na cele sztuki. Tate Modern w Londynie, która jest po drugiej stronie Tamizy, na Bankside, naprzeciwko starej Tate Gallery, która gromadziła zasoby sztuki nowoczesnej od 1900 roku do dnia dzisiejszego. Co pozyskano? Otóż pozyskano starą elektrownię Bankside Power Station, dzięki temu powierzchnię ekspozycyjną 10 tysięcy metrów kwadratowych. To jest niedawny właściwie obiekt zbudowany w 1965 roku, ale w 1981 zamknięty. I od 1996 roku ona, ta elektrownia z takim wysokim, charakterystycznym kominem, tak jakby wieżą, stała nieczynna. No i z braku przestrzeni ekspozycyjnej w starej Tate Gallery władze wpadły na pomysł, że zaadoptują ten właśnie budynek elektrowni. Oczywiście ludzie, niektórzy myśleli, że to jakaś kpina czy żart, no jak to elektrownia, przy tym ta słynna hala turbin, gigantyczna przestrzeń, która dzisiaj stała się wejściowym holem. To jest sala o długości 152 metry. To jest jedyna wymarzona sala o naturalnym oświetleniu dziennym do wystawiania gigantycznej skali dzieł sztuki. Ideałem tego rozwiązania architektonicznego było to, że zachowano kształty tego budynku. Znaczy praktycznie nie naruszono jego struktury, oczywiście odświeżono, ale tylko dobudowano dwupiętrowy szklany taras, który daje, tam są kilkupiętrowa galeria, tam są kawiarnie, wspaniałym widokiem przez Tamizę w stronę Katedry Świętego Pawła. Poza tym ten taras jest oświetlony w nocy w Londynie, więc to jest taki pas światła długości 150 metrów, który jest takim akcentem na niebie londyńskim. I sukces był oszałamiający, ponieważ w pierwszych godzinach było 12 tysięcy zwiedzających, w pierwszych 8 godzinach. Następnie w pierwszym roku działalności dwukrotnie więcej niż przewidywano, więcej niż milion zwiedzających. Teraz przed paroma miesiącami połączono te galerie, mianowicie po dwóch stronach rzeki Tamizy. Tam jest taki stateczek wahadłowy, który funkcjonuje. Dzięki temu można zwiedzić za jednym zamachem te zbiory i po drugiej stronie w starej Power Station. No i bardzo świeży obiekt sztuki nowoczesnej jest dzisiaj jedną z 10 największych atrakcji Londynu. W ubiegłym roku architekci, którzy byli autorami tej adaptacji, otrzymali Pritzker Prize, taką bardzo prestiżową nagrodę. Kolejny przykład, Baltic, to były wielkie, też kolejne wielkie międzynarodowe centrum sztuki współczesnej, ale gdzie, posłuchajcie Państwo, na południowym brzegu rzeki Tyne, w Gateshead, północna Anglia, jest taka oleśnica angielska. Oleśnica. Centrum zostało otwarte 13 lipca 2002 roku w magazynach zbożowych Baltic Flour Mills, bałtyckie młyny zbożowe. Tu stworzono nowy model publicznej przestrzeni sztuki, działalności artystycznej. Nie ma stałej ekspozycji. Zaprasza się artystę, tworzy się pewne rzeczy właśnie w kontakcie z udziałem. Jest to taka galeria, nazywać bym ją mógł interaktywna, gdzie ludzie zwiedzający, też młodzież, nauczyciele są kształceni, biorą udział w pewnych projektach artystycznych, nie są widzami, nie są tak jak w teatrze po drugiej stronie, nie są widownią, tylko partycypują w pewnych działaniach. Jest to jakby optymalny model wychowania estetycznego. Krótko o tej budowie. Zbudowano ją w 1968 roku. Otwarto zakłady, które miały dwie funkcje. Tam mielono mąkę i wytwarzano paszę dla zwierząt. Kompleks składał się z 5 budynków. Wszystkie zostały zburzone, tylko został jeden silos. Władze postanowiły, że zaadoptują ten silos na nową galerię. W 1999 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze. Trzeba było wyeliminować 192 betonowe silosy, które były wewnątrz budynku. Także została tylko sama skorupka, dwie fasady, południowa i północna, i wewnątrz pustka, przytrzymywane przez takie rusztowanie, wymyślne taką klatkę.
Czyli proszę zobaczyć, jak ważny w tym pejzażu tego miasta Gateshead był ten dawny obiekt. Te dwie fasady markowały jego obecność, bo jego już nie było. A w środku całą przestrzeń zbudowano od nowa wielopiętrową galerię sztuki. W jakim tempie to się dzieje? Proszę Państwa, angielska oleśnica, podkreślam. Wrzesień 1999, początek konstrukcji nowego budynku, wrzesień 2000, usunięcie zewnętrznej struktury rusztowania wspierającego budynek, lato 2001, 5 nowych pięter i już w tym czasie galeria jeszcze nie istnieje, już są programy kulturalne, twórcze, już wciągana jest społeczność tamtejsza, sprawy sztuki, dyskusji, wykłady, warsztaty. 19 marca pojawiły się skrzydlate drzwi we wschodniej fasadzie budynku, wyłożone teflonem na całe 6 pięter, które zamknięte funkcjonują jako ekran do gigantycznych projekcji, jednocześnie są źródłem naturalnego światła. Co tam jest? Gateshead, angielska oleśnica. 5 galerii, studia dla artystów, sala kinowo-odczytowa, laboratorium multimedialne, biblioteka, archiwum dla studiowania sztuki współczesnej, stoisko sprzedaży detalicznej, bo ktoś chce kupić dzieło sztuki, bary, restauracyjki, w tym restauracja na najwyższym piętrze ze wspaniałym widokiem na rzekę Tyne. Do tego doszły jeszcze windy. Największa winda w Wielkiej Brytanii, 105 metrów sześciennych, zdolność udźwigu 10 ton i 3 windy szklane, panoramiczne na 21 osób, które no, stanowią, w ogóle ta cała galeria jest takim dziełem sztuki. Dawniej magazyn Silos, tam elektrownia, tam inny magazyn i jeszcze z kolei budynek administracji. Teraz w kwietniu tego roku, w 2003 roku, przed kilkoma miesiącami, otworzono wielką galerię. Charles Saatchi, to jest taki kolekcjoner sztuki nowoczesnej i właśnie Saatchi Gallery w budynku, który jest, nazywał się County Hall. On został zbudowany, zaprojektowany przed I wojną światową, otwarty w 1922 roku. Przez większą część stulecia był to budynek, w którym znajdował się taki rząd londyński. Znaczy Londyn miał swój rząd. Tam działał właśnie ten rząd w czasach Labour Party, to był ten budynek, to był okręt flagowy tamtej partii. Margaret Thatcher zlikwidowała ten rząd londyński, rozparcelowała jego prerogatywy na gminy. Natomiast jak wróciła Labour Party, no to oczywiście ten budynek był już sprzedany i zbudowała sobie nową siedzibę. W budynku dawnej administracji Londynu mamy dzisiaj New Saatchi Gallery i wystawa Salwadora Dali. Dwa hotele, kilka restauracji, powierzchnia 40 tysięcy metrów kwadratowych. No to jest niemało. Oczywiście sztuka współczesna, przede wszystkim zbiory samego Charlesa Saatchi, ale także promocja artystów brytyjskich, wystawy wypożyczane, także współczesna sztuka. Proszę Państwa, nie jesteśmy pod tym względem zupełnie w tyle, ponieważ w Krakowie, w zakładach Solveju, w których pracował Karol Wojtyła, uruchomiono w tej chwili Centrum Kultury. Również w Warszawie wytwórni wódek na Pradze, Krzysztof Warlikowski tam też właściwie uruchamia Centrum Kultury. No i jest projekt w realizacji, zagraniczny inwestor w zakładach Poznańskiego w Łodzi, w których stanowiły tło ziemi obiecanej Wajdy. W tych zakładach również będzie wielkie Centrum Kultury, ale to oczywiście wszystko są inwestycje pozarządowe. Krótko reasumując, najpierw kultura, potem gospodarka. Po pierwsze, kultura rozumiana jako wiedza, bo jak nie ma wiedzy, nie ma kreatywności, nie ma wynalazczości, to nie ma sukcesu gospodarczego. Kultura również jako kapitał społeczny. Wychowanie przez sztukę także, o czym świadczą te no, sztandarowe inwestycje angielskie, które będą przykładem dla całego świata. Na zakończenie chcę tutaj przywołać tekst mojego przyjaciela, budowniczego Akademii Muzycznej, pana Stanisława Lose, który napisał taki tekst, Wzornictwo a demokracja. Jest to tekst w moim przekonaniu fundamentalny, który ze smutkiem muszę stwierdzić, Odra nie uznała za godny publikacji. Otóż Stanisław Lose mówi tak, poziom technologiczny wyrobów dzisiaj na świecie, on się jakoś tam wyrównuje. Natomiast o sukcesie rynkowym świadczy to, w jakim stopniu wartość tych wyrobów
ich atrakcyjność podnosi design, czyli projektowanie artystyczne. Ale projektowanie artystyczne to nie jest zdobienie tych wyrobów przemysłowych. To jest wpisanie czynnika piękna, pomysłowości, kreatywności we wszystkie fazy procesu produktu przemysłowego. Materiał, wybór, następnie struktura, forma, dostosowana do funkcji, jest to piękno funkcji. I to piękno wpisane w produkt przemysłowy, ono stanowi o jego atrakcyjności. Mówi Stanisław Losa, że my jesteśmy krajem zupełnie chorym, ponieważ my w każdej niemal wsi mamy szkoły organizacji i zarządzania, tylko że na razie nie ma czym zarządzać. Otóż gdyby Polska 20% tych środków wydała na design, które wydaje na organizację i zarządzanie, to dawno bylibyśmy już innym krajem. Że co znaczy design, co znaczy artyzm, to jest w ogóle sprawa, którą Europa doświadcza od przełomu XIX i XX wieku, ta fuzja przemysłu i sztuki. To wie każda fabryka. Niestety to jest jakby dziedzina zupełnie u nas marginalizowana, podczas gdy no, powinno być odwrotnie. Designu, to znaczy bardzo wysokiego poziomu artyzmu produktów przemysłowych nie stworzymy, tylko zwiększając na przykład liczbę studiujących na akademiach sztuk pięknych, jest ona zupełnie śladowa, marginalna, to za późno. Do designu trzeba wychowywać społeczeństwo od maleńkiego dziecka, ponieważ każda jednostka, niezależnie od tego, czy będzie designerem, czy nie, powinna właśnie przejść tok wykształcenia estetycznego, ewokowania właśnie imperatywu kreatywności, pomysłowości, umiejętności rozwiązywania problemu na zupełnie nowy sposób. I na całym świecie waga wykształcenia estetycznego jest kolosalna. W Anglii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Czechach. Mówiłem miesiąc temu Państwu o Japonii, o masowym wychowaniu przez muzykę w szkołach Yamahy. To jest milionowe rzesze tych uczniów. Przecież nie chodzi o to, żeby kształcić Mozartów, chodzi o to, żeby kształcić ludzi wrażliwych, z wyobraźnią, kreatywnych, ponieważ wychowanie muzyczne przez improwizację jest wychowaniem do kreatywności. Niestety Polska pod tym względem jakby idzie w odwrotnym kierunku. Myśmy w ciągu ostatnich 10 lat zmarginalizowali znaczenie wychowania estetycznego w szkole podstawowej i drugiego stopnia. Ono albo nie istnieje, albo zostało zupełnie podeptane, właściwie sprowadzone do jakiejś karykaturalnej, zupełnie niezwykłej funkcji. Podsumuję ten wątek. Wobec pytania, czy najpierw gospodarka, a potem kultura, czy raczej najpierw kultura, a potem gospodarka, opowiadam się za tym drugim oczywiście wyborem. Najpierw kultura, a potem gospodarka, bo wiedza to sukces gospodarczy, bo kapitał społeczny to sukces gospodarczy, to zdrowa gospodarka, to smarowidło gospodarki wolnorynkowej. I wreszcie trzecia rzecz. Czynnik piękna, czynnik artyzmu, czynnik kreatywności artystycznej wpisany w wyroby przemysłowe jest najlepszym dla tych wyrobów paszportem na rynek krajowy i zagraniczny. Kazimierz Brandys powiedział kiedyś, że kultura jest sumą rzeczy niekoniecznych. Tak, on powiedział niekoniecznych. Rzeczywiście można zrezygnować z kultury. Ale jaka jest cena tej rezygnacji, to doświadczamy tego i będziemy doświadczali, szczególnie skonfrontowani z Europą Zachodnią w najbliższych miesiącach i latach. Jadwiga Staniszkis mówi, następuje zmierzch metafizycznej ery państwowości. Zmierzamy do o wiele bardziej otwartej struktury Europy ojczyzn, gdzie społeczeństwa będą zdolne do manipulowania sobą za pomocą kultury i będą potrafiły przetrwać mimo niesprawnych polityków. Ja bym wprowadził pewną korektę do tej wypowiedzi znakomitej profesor Staniszkis. Powiedziałbym, że nie społeczeństwa będą zdolne do manipulowania nie sobą za pomocą kultury, ale powinny być zdolne do manipulowania sobą za pomocą kultury. Zakończenie. Na wołanie środowiska ludzi kultury, intelektualistów, że to tak nie może być, że państwo musi radykalnie przeorientować swoją politykę wobec szerzej i węziej rozumianej kultury, słyszymy zawsze jedną odpowiedź: nie ma pieniędzy.
Nie ma. To komu zabrać? No komu zabrać? Demagogiczna eksplikacja. No więc ja Państwu pokażę. Otóż konsultacja za prywatyzację telekomunikacji polskiej, jak wykazała Naczelna Izba Kontroli, kosztowała 27 milionów złotych za drogo. W tym samym roku budżet roczny teatrów dramatycznych i lalkowych wynosił 28 milionów. Pan Wieczerzak, jak to się u nas eufemistycznie mówi, wyprowadził, to znaczy okradł polskie społeczeństwo z 500 milionów, czyli pół miliarda. A więc zabrał nam dosłownie jednoroczny budżet kultury. A jeżeli wierzyć profesorowi Jerzemu Przystawie, że afera FOS, do dzisiaj nikt nam nie odpowiedział, jaka jest skala rabunku i kradzieży w przypadku afery FOS. Otóż afera FOS kosztowała polskie społeczeństwo jednoroczny dochód, produkt krajowy brutto. Więc jeżeli mamy jednoroczny dochód, a w momencie, kiedy AWS oddawał władzę SLD, finansowanie kultury było na poziomie 0,33%, to łatwo obliczyć, że gdyby FOS oddano Polsce, to można byłoby przez to finansować kulturę przez 300 lat na tamtym poziomie i co roku zbudować jeden teatr wielki w Łodzi do tego. Przez 300 lat i co roku zbudować jeden teatr wielki. Oczywiście jestem fantastą, myśląc, że ktoś, kto ukradnie pieniądze społeczeństwu, a kradną przede wszystkim politycy i kapitanowie życia gospodarczego, zechce je nam oddać i przede wszystkim skierować na kulturę. Pytam zatem, jakie są możliwości rezerw drogą legalną, w zgodzie z prawem, finansowania kultury i sensu largo i sensu substricto w sferze decyzji najzupełniej legalnych. Jakie środki finansowe polska kultura mogłaby otrzymać, gdyby tylko politycy przejawili taką wolę, gdyby odjęli sobie, gdyby odjęli aparatowi biurokratycznemu, który dla ich interesu rozbudowują do monstrualnych rozmiarów. Otóż profesor Witold Kierzun, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego i wieloletni ekspert ONZ-u do spraw reform administracji, mówi: w tym roku wydamy na urzędników 8 miliardów złotych. W przyszłym roku, czyli tym 2004, co już przewiduje przygotowywany budżet, będzie już 9,4 miliarda. A zatem sam wzrost środków finansowych wydawanych na biurokrację stanowi trzykrotność rocznego budżetu kultury. No, to łatwo obliczyć. To są dane, które zamieniła Rzeczpospolita 27 października 2003 roku, czyli dosłownie 10 dni temu. W roku 2002 urzędy i instytucje zatrudniały 338 tysięcy osób, ponad dwa razy więcej niż w roku 1989. W żadnym sektorze gospodarki zatrudnienie nie rosło tak szybko. Proszę Państwa, ale to tutaj z tej tabeli, którą zdobyłem, ja muszę sobie nie odmówić przyjemności podania Państwu pewnych skoków wzrostu wydatków na biurokrację. Otóż w 1992 roku było urzędników w Polsce 194 tysiące. Natomiast w 1993 roku już dokonano raptownego wzrostu, to już jest pierwszy rok rządów SLD-PSL, 223 tysiące, a w 94 268 tysięcy. Czyli w ciągu jednego roku wzrost o 36 tysięcy. To są dwie dywizje. Przy czym dodajmy, że cały czas władza z centrum jest delegowana w dół, co implikowałoby raczej odchudzenie kadry urzędniczej i biurokratycznej. Znowu, w 98 roku rząd Buzka 309 tysięcy i po raz pierwszy w 99 zarządu Buzka spadek o 3 tysiące, 306 tysięcy. Natomiast w roku 2000 315 tysięcy i rok 2001 przejęcie władzy przez LDD skok o 30 tysięcy, 345 tysięcy urzędników. Mówi profesor Kierzun, że są kraje, które są z tym problemem sobie świetnie radzą. Stany Zjednoczone, Kanada, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Austria, Nowa Zelandia. Mówi dalej profesor Kierzun, że nawet Francja, o wiele większa niż Polska i wyjątkowo zbiurokratyzowany kraj,
ma o wiele mniej ministrów niż my. Bo otóż we Francji, licząc rzecznikiem rządu, proszę posłuchać, jest ministrów 38, w Polsce zaś w 14 ministerstwach jest 86 ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu. A razem z kancelariami premiera 10 osób i prezydenta 7 osób, mamy w Polsce 104 ministrów, przy Francji 38 ministrów. Profesor Kierzun pyta, oczywiście pytanie retoryczne, po co w kancelariach prezydenta ministrowie i wiceministrowie? Po co gabinety polityczne, skoro politykę określa minister i sekretarz stanu? Ten monstrualny rozrost machiny biurokratycznej skłonił profesora Kierzuna, jak powiadam, wybitnego eksperta ONZ-u do spraw reform administracyjnych, żeby powiedzieć w odniesieniu do sytuacji polskiej, że to jest na pewno sytuacja apokaliptyczna. No i w związku z tym on mówi o czterech jeźdźcach apokalipsy, biurokracji. Jakie to są te cztery plagi apokaliptyczne? Gigantomania, luksosomania, korupcja i arogancja oraz fikcja organizacyjna. Jaka luksusomania, to o tym niech świadczą zainwestowane w gmachu Ministerstwa Gospodarki przy ulicy Wspólnej grające pisuary i gadające windy. Jaka luksusomania, niech zaświadczą drogie samochody, które zakupiło Ministerstwo Skarbu, samochody Volvo za 810 tysięcy złotych. Kiedy krytyka w mediach została podjęta pod przymusem, proszę posłuchać, jaki dowcip. Ministerstwo i Zdrowia i Skarbu ogłosiło otwarty przetarg na sprzedaż tych arcydrogich samochodów Volvo, ale podało cenę wywoławczą 14 tysięcy droższą niż cena na rynku. No to oczywiście nie sprzedano tych samochodów, za co napiętnował ich NIK. Co gorsze, ta biurokracja nie tylko pożera lwią część środków finansowych na inne dziedziny, na które należałoby je przeznaczyć, ale w dodatku ona jeszcze paraliżuje nasze życie gospodarcze. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, mówi: sama biurokracja nie byłaby takim ciężarem dla gospodarki, mimo tak monstrualnych kosztów, gdyby nie realizowała swoich uprawnień, blokując aktywność obywateli. No bo oczywiście rozrost biurokracji pociąga zawłaszczanie właśnie funkcji społecznych. Profesor Kierzun wyraził naiwną nadzieję, że klęska finansów publicznych będzie ratunkiem, no bo wtedy trzeba będzie zmniejszyć ilość środków na biurokrację. Jest to naiwna nadzieja, ponieważ mamy z ewidentną klęską do czynienia w finansach publicznych, a w przyszłorocznym budżecie nastąpi wzrost wydatków na biurokrację o 1,5 miliarda, czyli trzykrotność rocznego budżetu na kulturę. Jeszcze raz profesor Witold Kierzun. Gdy słyszę, że w ramach akcji oszczędzania pieniędzy ze środków publicznych wicepremier Hausner zapowiada likwidację w przyszłym roku 65 etatów w urzędach centralnych, to krew się we mnie gotuje. Profesor Michał Kulesza. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o zamiarze zlikwidowania 65 etatów, byłem przekonany, że wicepremier Hausner zapomniał dodać słowa tysięcy, a więc chciał powiedzieć nie 65 etatów, tylko 65 tysięcy etatów ma być zlikwidowane. Gdy okazało się, że nie przejęzyczył się, to teraz nie mogę nadziwić się, jak wielka może być bezczelność władzy i jak głębokie przekonanie, że Polakom można wcisnąć do głowy największy absurd i oczekiwać uznania. Proszę Państwa, profesor Uniwersytetu w Toruniu, filozofii, Andrzej Szachaj, opublikował wstrząsający tekst w Polityce 26 lutego rok 2000. Ten tekst nosił znamienny tytuł: Solidarność mandarynów. W Polsce utworzyła się klasa, pisze filozof toruński, klasa polityczna, dbająca wyłącznie o własne interesy. Chciałbym postawić tezę. Mamy w Polsce do czynienia z formowaniem się nowej klasy politycznej, która połączona więziami wewnętrznej solidarności i w poczuciu wspólnoty interesów, abstrahując od wszelkich różnic politycznych czy ideowych, działa wyłącznie na własną korzyść.